9. Informacja przewodniczącej komisji programowej. Czy ktoś przewodniczący komisji programowej chciałby się wypowiedzieć? Pani Bartosz, na przykład. Panie przewodniczący, powiedziałem, jeżeli państwo mają ochotę, zapraszam na komisję, gdzie będziemy rozmawiać bardzo o tym. Organizacje stowarzyszenia zaproszone, które tam zgłaszały sobie jakieś inicjatywy, które chciałoby zrealizować, tam zaprezentować. Oprócz tego po prostu będziemy rozmawiać i zastanawiać się nad tym, co państwo mieszkańcy w okręgach ewentualnie podgłaszali, jakby państwo z nimi rozmawiali i na przykład się podsuwali. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy to jeszcze informacja przewodniczący? Proszę państwa, bardzo proszę, bo sesja, drodzy państwo, bo sesja wciąż trwa, bardzo proszę. Mam takie spostrzeżenie. Wtedy, idąc ze spotkania z policją, przechodziłam koło ogródka przada. Naprawdę tam jest tak ciemno, że nic dziwnego, że tam się takie rzeczy dzieją. Tam się przydało ze dwie lampy postawić, przynajmniej od tej strony właśnie, od strony wschodniej. Bardzo by się przydały, bo ja już umierało. Wschodniej, a tam gdzie nam wycinają to ogrodzenie, bo tak wzdłuż chodniczka do szkoły jeszcze jest oświetlenie trochę od parkowego oświetlenia. A tu chyba nic, dosłownie tam strach wejść, ale jak jacyś złoczyńcy chcą tam wejść, to wchodzą i robią co chcą, bo tam nawet nikt nie widzi w ogóle. Witam serdecznie Panią Dyrektor. Myślę, że na zakończenie jeszcze Pani Dyrektor ma to ja poczekam na swoją pracę. Zakończymy sobie to po prostu nasze sprawy i Pani Dyrektor się będzie tego. Czy jeszcze informacja przewodniczącej Komisji Biologicznej, ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę.